co czeka Polskę w najbliższych 5 latach. Na ostatnim etapie rozmów z inwestorami. Następny reaktor powstanie w Polsce. Wiedziałem, że to jest agentura Putina, ale że tak nic na nie. To czeka na każdego z nas. Zimna wojna XXI wieku to koncepcja, która tak naprawdę rozgrywa się już teraz. Czym w końcu obecne realia różnią się od tych nieco ponad pół wieku temu? Co chwilę rosyjskie myśliwce zaczepiają natowskie patrole. Jedna jak i druga strona obrzuca się nieraz absurdalnymi oskarżeniami. Mamy dwa bloki. Państwa zachodnie, a naprzeciw Rosję, Chiny i inne kraje autorytarne. Przyszło nam żyć w realiach niezwykle podobnych do tych, z jakimi mieliśmy do czynienia podczas wyścigu Stanów Zjednoczonych i ZSRR. Obecnie konkurencja dwóch bloków spowoduje, że poszczególne państwa będą miały większy sens życia i istnienia, a nie tylko konsumpcji, jak miało to miejsce do tej pory. To może być tak naprawdę zalążek nowego boomu gospodarczego, ale zanim go realnie doczekamy, musimy stawić czoła wyzwaniom, które zdaje się, że nie kończą się w perspektywie tygodni czy nawet miesięcy. To będą lata, a nawet dziesiątki lat. Polska w tym wszystkim znalazła się dosłownie w centrum wydarzeń. To tutaj rozgrywają się najważniejsze spotkania w kontekście wojny, to Warszawa jest centrum dystrybucji i wsparcia dla Ukrainy. To też tutaj Amerykanie rozlokowywują swoją armię i kapitał. A co za tym idzie, staliśmy się ciekawym miejscem do inwestowania, bo tam, gdzie wojna i Amerykanie, to też możliwość realizacji wielkich interesów. Podobnego zdania jest na przykład profesor Norman Davies, profesor Uniwersytetu Londyńskiego. Poland plays a leading role in these efforts with significant military equipment and training as well as humanitarian and economic aid. Poland has been a leader in providing armored vehicles, in training Ukrainian forces and in providing shelter for Ukrainian refugees. We and some of our allies have offered to provide. There are tanks in those offerings. Poland, for example, it continues to offer tanks and will provide tanks, and other countries will offer some tank capability as well. I will commend Poland for being a key ally and being a lead ally in providing support to. Złotówka umacnia się w zastraszającym tempie i jest drugą najszybciej rosnącą walutą świata. Co więcej, w kontekście liczby transakcji oraz wymian niemal zrównaliśmy się z indyjską rupią, która jest 15. najczęściej wymienianą walutą świata. Ale przy obecnym tempie wzrostu oraz możliwości, jakie mogą na nas czekać, perspektywy są nawet lepsze. Przez co pierwsza dziesiątka stoi dla nas otworem. To byłby gigantyczny prestiż i to może się wydarzyć w najbliższych 10 latach. W ciągu najbliższych kilku lat ma w końcu powstać wielkie lotnisko CPK. Polska zyska nowe wielkie sztuczne zbiorniki wodne, niemal każde większe polskie miasto zyska reaktor jądrowy, Warszawa zdecydowanie się rozbuduje, a to tylko drobna lista tego, co nas jeszcze czeka w niedalekiej przyszłości. Dlatego w dzisiejszym materiale przybliżę Wam, co dokładnie czeka Polskę w najbliższym czasie. Przyjrzymy się wielkim projektom, jakie zostaną tutaj zrealizowane. Do tego też geopolityce i najważniejszym wydarzeniom, które wszyscy odczujemy. Dlatego wyciągam szklaną kulę w postaci globusu i zaczynamy zabawę w jasnowidza. A tak na serio, to posłuży nam tylko jako ozdoba w dzisiejszym odcinku. Czas na materiał. Słuchajcie, zdecydowaliśmy się chwilowo zawiesić sprzedaż na naszym sklepie, ponieważ nie spodziewaliśmy się aż tak dużej liczby zamówień, jaka do nas spłynęła w majówkę. Więc jeśli czekacie na nasze stare mapki, planszówkę, ramki, globusy oraz cokolwiek innego, to musicie chwilę uzbroić się w cierpliwość, ponieważ chcemy, żeby wszyscy byli zadowoleni. Jak tylko sklep wróci, to od razu Was o tym poinformuję. A sami możecie też co jakiś czas sprawdzać, jeśli Was to interesuje. Co do Mablorda, to tak jak mówiłem, czeka na Was tutaj niespodzianka, ale więcej szczegółów już niedługo, bo w te zdecydowanie po naszej stronie będzie się działo dużo, tak naprawdę więcej chyba niż dotychczas. Dlatego dzięki za Wasze wsparcie i za to, że jesteście. Pamiętajcie też o tym, aby wejść na naszego Discorda, ponieważ tam jest nas już prawie 16 tysięcy, a warto być w kontakcie. To tyle, czas na materiał. Zacznijmy od najważniejszych i najbardziej spektakularnych projektów, jakie zostaną w ciągu najbliższych 5 lat zrealizowane w Polsce. Oczywiście w kontekście historycznego odrodzenia naszego państwa niezwykle ważna będzie odbudowa zniszczonego w czasie wojny, konkretnie po przegranej powstania warszawskiego Pałacu Saskiego, po którym dziś pozostał jedynie grób nieznanego żołnierza. Swoją drogą, jeśli zastanawiacie się, czemu tylko ten fragment przetrwał, to prawdopodobnie dlatego, że niemiecki żołnierz odpowiedzialny za wysadzenie tej konstrukcji z uwagi
na szacunek dla nieznanych żołnierzy, walczących niegdyś o niepodległość, postanowił ten pomnik zachować. Jednak czy faktycznie tak było, tego nie wiadomo. Ale wiele na to wskazuje, ponieważ w miejscu, gdzie miał być dynamit, tego nie umieszczono. Pewne jest, że aktualnie ruszył międzynarodowy konkurs na projekt rekonstrukcji tego budynku, a łącznie koszt odbudowy szacowany jest na 2,5 miliarda złotych. To ogromne pieniądze porównywalne z przekopem Mierzei Wiślanej czy innymi dużymi projektami infrastrukturalnymi. Finalnie do użytku obiekt ma zostać oddany w 2030 roku, a prace mają ruszyć albo w 2023, albo w 2024. Co jeszcze powstanie w Warszawie? Zdecydowanie wzbogaci się skyline, w którym zagości w ciągu 5 lat minimalnie aż 10 wieżowców liczących ponad 100 metrów. Wśród nich na przykład The Bridge, liczący 174 metry. Prace już trwają. Spektakularny Chopin Tower, liczący aż 41 pięter Liberty Tower przy skrzyżowaniu ulicy Grzybowskiej i ulicy Żelaznej. Do tego wiele, wiele innych. Część ma nawet zostać wyburzona, a w ich miejsce powstaną nowsze, wyższe budynki. Tak będzie na przykład z siedzibą PZU, która mimo, że ma dopiero 25 lat, to ma powstać od nowa. W samej tylko stolicy w ciągu 5 lat zrealizowane będą indywidualne projekty o wartości ponad 100 miliardów złotych. Robi to wrażenie. A biorąc pod uwagę, że Warszawa znalazła się w pierwszej czwórce średniej wielkości miast na świecie, w których żyje się najlepiej, tym bardziej będzie to napędzać zagranicznych inwestorów. Według raportu Boston Consulting Group lepiej niż w stolicy Polski żyje się tylko w Kopenhadze, Wiedniu i Amsterdamie. Oczywiście z największych projektów w skali kraju nadchodzi CPK, które zdaje się, że niedługo faktycznie zacznie powstawać. Latem tego roku rozpoczną się pierwsze prace związane z budową portu lotniczego Solidarność, przyznał w programie pierwszym Polskiego Radia Marcin Horała. Jeżeli chodzi o harmonogram, to w tym roku rozpoczęcie przygotowawczych prac budowlanych, czyli to publicystycznie mówiąc wbicie pierwszej łopaty. Jesteśmy również na ostatnim etapie rozmów z inwestorami, więc mam nadzieję, że też w tym roku uda się podpisać już umowę z inwestorem strategicznym, choć jak nas słuchają nasi kontrahenci, nie jesteśmy pod ścianą, możemy również to zrobić w przyszłym roku. Większość gruntów, jak wynika z map rządowych, znalazła się już w posiadaniu spółki CPK. Mówimy o powierzchni liczącej łącznie 500 000 hektarów. Dla niewtajemniczonych, Centralny Port Komunikacyjny Solidarność ma powstać w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów, 40 km na zachód od Warszawy. Ma to być węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, łącząc te miasta częściowo podziemnym tunelem pod lotniskiem, co pozwoli na podróż między miastami w zaledwie 45 minut. Centralny port komunikacyjny to nie tylko lotnisko. Wyszły na jaw plany dotyczące budowy 10 terminali przeładunkowych dla kolejowych przewozów towarowych. Termin oddania do użytku tej inwestycji jest przewidywany na przełom 2027 i 2028 roku. A tak wygląda mapa dotycząca realizacji kolei dużych prędkości, które są elementem tego największego w historii naszego kraju megaprojektu. Teraz na przykład poddany realizacji ma być 155-kilometrowy odcinek dużych prędkości między Sieradzem a Poznaniem. Rok 23 to rozpoczęcie pierwszych przygotowawczych prac budowlanych, czyli tak jak mówi się potocznie, wbicie pierwszej łopaty. W programie inwestycyjnym CPK, który jest przecież nie tylko lotniskiem, ale przede wszystkim budową nowego systemu transportowego Polski, mamy 1300 km linii kolejowych w zaawansowanych pracach przygotowawczych, a pierwszy odcinek, który kolei dużych prędkości podłożą, już na etapie projektu budowlanego. Rok 27 to, bądźmy precyzyjni, zakończenie prac budowlanych planowane na samym lotnisku, węźle, czy na pierwszym etapie lotniska, bo on jest oczywiście modułowany, i na pierwszych odcinkach linii kolejowych. W chwili obecnej ma rozpocząć się najbardziej intensywny etap prac. Lotnisko wraz z węzłami komunikacyjnymi stanie się jednym z najważniejszych centrów logistycznych Europy, znacząco podnosząc prestiż Warszawy i możliwości miasta. Ale jest tutaj też pewne ryzyko, a zarazem szansa. Michał Wichrowski, ekspert rynku lotniczego, w rozmowie z money.pl powiedział, że wielkie lotniska Europy Zachodniej są przepełnione. Potrzebny jest nowy hub, ale istnieje też dla niego zagrożenie w postaci braku przepustowości innych lotnisk. Wszystko zależy od rynku, jak się przyjmie CPK. Może to być strzał w dziesiątkę lub nierentowny strzał w kolano. W 2027 roku będziemy wpłacać do budżetu UE więcej niż dotychczas dostawać. To też bardzo ważna informacja,
ponieważ dotychczas wiele projektów infrastrukturalnych było wspieranych z Unii nawet w 80% ich wartości. Często tak było zwłaszcza w przypadku dróg, których to mapa budowy na najbliższych 5 lat wygląda tak, jak teraz widzicie. Z kluczowych elementów zakończona będzie droga szybkiego ruchu S7 na odcinku od województwa świętokrzyskiego do Krakowa. W 80% skończona będzie Via Carpatia, do tego także droga szybkiego ruchu S6, która połączy ze sobą wszystkie nadmorskie aglomeracje, umożliwiając szybką podróż z Gdańska do Szczecina. Tutaj zakończenie inwestycji planowane jest już do 2025 roku. Droga skróci się z 5 godzin do 2 godzin 30 minut. Pośród ciekawych i ważnych planów jest też wielki plan budowy w Polsce nowych jezior i zbiorników retencyjnych. Tutaj rząd przewiduje wydatki w najbliższych kilku latach na poziomie 11 miliardów złotych. Cała Wielkopolska jest regionem, w którym susza daje się we znaki, ale jej południowa część niedługo znacząco się zmieni. Powstanie tam na przykład największy zbiornik retencyjny w Polsce na rzece Prośnie w Wielowsi Klasztornej, o którego budowie mówi się od wielu lat. Natomiast Konin pozyska tak zwane nowe pojezierza z uwagi na zalanie lokalnych kopalni. Co ciekawe, do 2029 roku, jak podał prezes Orlenu Daniel Obajtek, ma powstać pierwszy mały reaktor jądrowy w jednym z polskich miast. Nie podał dokładnej lokalizacji, ale te mają być wyznaczone jeszcze do końca 2023 roku. Łącznie tak zwanych SMR-ów ma być w Polsce 20. Oczywiście następny reaktor powstanie w Polsce na przełomie 2028-2029 roku. To jest bardzo krótki czas. To jest czas, który nam jest potrzebny. My musimy bardzo mocno inwestować w energetykę, byśmy mieli energetykę, która zdecydowanie wzmocni nasz przemysł, wzmocni naszą konkurencyjność. Co natomiast na globalnym podwórku? Jakie jeszcze wydarzenia na nas czekają? Przede wszystkim nie należy spodziewać się szybkiego końca wojny na Ukrainie, a nawet jeśli ten przyjdzie, to problem Rosji nie zniknie. Ta najprawdopodobniej odzyska swoją siłę w ciągu następnych 10 lat. I jeśli są ci, którzy wierzą, że świat nie wróci szybko do interesów z Rosją, to spójrzcie na to, co dzieje się obecnie na Cyprze, Hiszpanii, Bułgarii czy nawet w Stanach Zjednoczonych, które współpracują z Rosją przez firmy w Dubaju. Rosja wróci do łask może nie tyle przez władzę na Kremlu, co przez samych ludzi, ponieważ władza na czele z Putinem może być dalej izolowana. Co więcej, niektórzy europejscy sojusznicy Kremla są coraz bardziej sceptyczni, czy ukraińskie wojsko będzie w stanie dokonać decydującego przełomu w tym roku, ponieważ rosyjska obrona miała czas na okopanie się przed zbliżającą się ofensywą. Sam Zeleński uważa, że straty byłyby zbyt duże, aby już teraz rozpocząć ofensywę. Ta jednak będzie i prawdopodobnie ruszy w okolicy końca czerwca lub na początku lipca, ponieważ wtedy warunki będą do tego sprzyjające. Niemniej wy, oglądając ten materiał, za jakiś czas pewnie przekonacie się, że Ukraina nie odniosła tutaj większego sukcesu. Konflikt zostanie zamrożony, podobnie jak było z Donbasem. Rosji na tym zależy, żeby dalej uniemożliwiać rozwój na Ukrainie, co z drugiej strony jest szansą dla Polski, która będzie tutaj zyskiwać na znaczeniu jako kraj frontowy. Niemniej CBŚP przygotowuje się na potencjalny koniec wojny, czyli być może właśnie na jej wstrzymanie. A co za tym idzie, jest duże ryzyko ogromnego napływu nielegalnej broni do Europy. Co nas natomiast jeszcze czeka z najważniejszych globalnych wydarzeń? Przede wszystkim istnieje duża szansa na to, że skutki kryzysu z lat 2007-2009, kiedy to po prostu dodrukowano pieniądze, zostały przeniesione na najbliższe lata, co może spowodować wielkie wyparowanie funduszy z giełdy, a co za tym idzie, globalny kryzys finansowy, na co wskazują coraz częstsze upadki banków, a ich listę widzicie na ekranie. To, że takie ryzyko jest, widać chociażby po cenie złota, które obecnie nienaturalnie szybko rośnie i za chwilę osiągnie rekordową wartość. To typowe w przypadku potencjalnego kryzysu. Ludzie będą szukać też innych alternatyw dla zysku, więc tutaj mogą wydarzyć się dość ciekawe rzeczy, na przykład w kwestii kryptowalut, które mogą znacząco zyskać dzięki spekulacji. Niemniej to inwestycja dużego ryzyka, na które trzeba zawsze uważać, dlatego osobiście przed nimi ostrzegam, a już zwłaszcza jeśli ktoś na tym się nie zna. W kwestii AI prawie 25% miejsc pracy zostanie zakłóconych w ciągu najbliższych 5 lat. Tak ostrzega Międzynarodowe Forum Ekonomiczne. Może to wywołać masowe zwolnienia i potrzebę stworzenia nowych branż, co także będzie miało ogromny wpływ na polski rynek pracy. Dość ciekawym zagadnieniem na najbliższe 5 lat będzie też przyszłość Chin, od których tak naprawdę zależy także to, co będzie się działo bezpośrednio w Polsce, gdyż to nasz drugi największy partner handlowy za Niemcami. Chińska gospodarka się wypala. Chiny czeka kryzys demograficzny w postaci gigantycznego spadku populacji
oraz potencjalna redukcja PKB w ciągu najbliższych 5 lat. To może zachwiać i tak już niestabilnym systemem, który poddany jest presji społeczeństwa. To, co tutaj się wydarzy w najbliższej przyszłości, może okazać się jednym z najważniejszych wydarzeń tego wieku. Także jak sami widzicie, Polskę czekają duże zmiany i zagrożenia wynikające z globalnej geopolityki. Dajcie znać, czy według Was wyjdziemy z tego obronną ręką, czy może czeka nas coś dużo gorszego. Na dziś to tyle. Trzymajcie się, no i cześć!